بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Drodzy bracia i siostry, prawidłowe poznanie Allaha jest filarem, na jakim opiera się Islam w swej całości. Bez tej wiedzy żaden uczynek nie ma w Islamie rzeczywistej wartości ani esencji. Pytanie brzmi, jak możemy poznać Allaha i co z takiej wiedzy wynika? Odpowiedź jest czysto warunkowa. Jeżeli nie znamy właściwej drogi, nigdy nie dotrzemy do miejsca przeznaczenia. Każda niewłaściwa próba poznania Allaha w znacznym stopniu przyczynia się do zdecydowania dużej liczby ludzi od prawidłowej wiary. Jego stworzenia od zawsze zastanawiają się nad jego atrybutami, więc udostępnił im następujące wersety zawierające jasną odpowiedź. Do Boga należą imiona najpiękniejsze. Wzywajcie Go więc nimi, a pozostawcie tych, którzy bluźnią Jego imiona. Oni niebawem otrzymują zapłatę za to, co czynili. On jest Bogiem, nie ma Boga jak tylko On, Król, Przenajświętszy, pokój, wierny, zachowujący, potężny, przemożny, wyniosły, chwała niech będzie Bogu. On jest ponad to, co dodają Mu jako współtowarzyszy. On jest Bogiem, Stworzycielem, Twórcą, Kształtującym. Do Niego należą najpiękniejsze imiona. Głosi Jego chwałę to, co jest w niebiosach i to, co jest na ziemi. On jest potężny, mądry. Werset Ayatul Kursi liczy 10 pełnych zdań w języku arabskim. Słowa Allaha. Allah, nie ma Boga jak tylko On, żyjący, istniejący. Mówią, że Allah jest jeden i jest jedynym Panem całego stworzenia. Drugie, słowa Allaha, żyjący, istniejący, zaświadczają o tym, że Allah jest wiecznie żyjącym, który nigdy nie umiera, który utrzymuje wszystko i wszystkich. Wszelkie stworzenie potrzebuje Allaha i całkowicie od Niego zależy, podczas gdy On jest najbogatszy, jest tym, który nie potrzebuje żadnego stworzenia. Podobnie Allah mówi, i z Jego znaków jest, iż to, iż stoją mocno na Jego rozkaz niebo i ziemia. Trzecie, słowo Allaha. Nie ma chwytego ni dziemka, ni sen. Oznaczają żaden brak, nieświadomość czy niewiedzę. Nigdy nie ogarniają Allaha. Ściśle mówiąc, On jest świadom i kontroluje to, co zaskarbia sobie każda dusza. Sprawuje doskonały dozór nad wszystkim. Nic nie umyka Jego wiedzy i żadna skryta sprawa nie jest dla Niego tajemnicą. Do Jego doskonałych atrybutów należy to, że nigdy nie zapada w dziemkę ani nie zasypia. Stąd słowo Allaha. Nie ma chwyta Go ni dziemka, które wskazują na to, że Allaha nie ogarnia nieświadomość spowodowana dżemką. Następnie Allah mówi, ni sen, który jest silniejszy od dżemki. Abu Musa, radiyallahu anhu, powiedział, wysłannik Allaha, sallallahu alaihi wasallam, przekazał nam słowo dotyczące czterech słów. Allah nie śpi i sen nie przystoi. I sen nie przystoi Jego majestatowi. On obniża szale i je podnosi. Uczynki dnia wznawiane są przed nim, przed uczynkami nocy, a uczynki nocy przed uczynkami dnia.
Jego zasłoną jest światło lub ogień, a gdy ją zdjął, promienie jego oblicza spaliłyby wszystko z jego stworzenia, czego dosięgniałby jego wzrok. Czwarte słowo Allaha. Do niego należy to, co jest w niebiosach i to, co na ziemi. Wskazują na to, że wszyscy są sługami Allaha, częścią jego królestwa i podlegają jego mocy i władzy. Podobnie Allah powiedział, każdy, kto jest w niebiosach i na ziemi, przychodzi do miłosiernego jako sługa. On ich przeliczył i policzył ich dobrze. I oni wszyscy przyjdą do niego w dniu zmartwychwstania pojedynczo. Piąte. Słowo Allaha. A któż będzie się stawił u niego inaczej jak za jego zezwoleniem? Podobne są do jego słów. A ileż to aniołów jest w niebiosach, których wstawiennictwo nic nie pomoże. Chyba tylko, jeśli Allah pozwoli i temu, kto zechce i kto mu się spodoba, oraz oni będą się wstawić tylko za tymi, których on sobie upodoba. Werset ten zaświadcza o wielkości, dumie i łasce Allaha, jak również o tym, że nikt nie śmie orędować przed Nim w czyjejkolwiek sprawie, jak tylko za Jego pozwolenie. I rzeczywiście w hadisie o wstawiennictwie prorok sallallahu alaihi wasallam powiedział: stanę pod tronem i upadnę w pokłonie, a Allah pozwoli mi, bym został w tej pozycji tyle, ile On zechce. Następnie zostanie mi powiedziane: podnieś głowę, przemów, a będziesz wysłuchany. Wstawaj się i twoje wstawiennictwo zostanie przyjęte. Potem prorok sallallahu alaihi wasallam powiedział: pozwoli mi prowadzić do raju określoną liczbę ludzi. Szóste słowo Allaha. On wie, co było przed nimi i On wie, co będzie po nich. Nawiązują do Jego doskonałej znajomości wszelkiego stworzenia, Jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Allah powiedział, że anioły ogłosiły: Mistrzu, my zstępujemy tylko na rozkaz tego Pana. Do Niego należy to, co jest przed nimi, to, co jest za nami, to, co jest między tym wszystkim. Twój Pan nie zapomina. Siódme słowo Allaha. Oni nie obejmują niczego z Jego wiedzy, oprócz tego, co On zechce. Zaświadczają o tym, że nikt nie osiągnie żadnej części wiedzy Allaha, oprócz tego, co On przekazuje i na co pozwala. Ta część wersetu wskazuje, że nikt nie dostępuje wiedzy o Allahu, ale ani o Jego atrybutach, oprócz tego, co On nam przekaże. Na przykład Allah powiedział: a oni nie obejmują tego swoją wiedzą. Ósme. Allah powiedział: Jego kurs jest tak rozległy, jak niebiosa i ziemia. Waki radiallahu anhu zrecjonował w swym tafsirze, że Ibn Abbas powiedział: kurs to podnóżek i nikt nie jest w stanie ocenić należycie tronu Allaha. Dodatkowo Ad-Dahak powiedział, że Ibn Abbas rzekł: gdy 7 niebios i 7 ziem zostało spłaszczonych i ułożonych obok siebie, razem dodane wielkością przypominałyby pierścionek na pustyni w porównaniu z kursy. Dziewiąte. Allah powiedział: Jego nie męczy utrzymywanie ich, co oznacza, nie obciąża go ani nie męczy ochrona niebios, ziemi i wszystkiego, co znajduje się między nimi. Ściśle mówiąc, jest to dla niego łatwe.
Dodatkowo Allah utrzymuje wszystko, sprawuje doskonały nadzór nad wszystkim. Nic nie umyka Jego wiedzy i żadna sprawa nie jest dla Niego tajemnicą. Wszystkie sprawy są niewielkie, skromne i pośrednie wobec Niego. On jest najbogatszy, godny wszelkiej chwały. On czyni to, co chce i nikt nie może pytać Go o to, co czyni podczas, gdy On o to zapyta. On posiada absolutną moc nad wszystkimi rzeczami i doskonałe baczenie na wszystko. On jest najwyższy, największy, nie ma innego bóstwa godnego czci poza Nim, ani innego Pana poza Nim. 10. Słowo Allaha. On jest wyniosły, ogromny. Podobne są do Jego słów. On jest wielki, wyniosły. Ten oraz inne wersety, jak również autentyczne hadysy mówiące o atrybutach Allaha, muszą być rozpatrywane w sposób, w jaki rozpatrywali je salaf, prawowierne przodkowie. Przyjmując ich dosłowne znaczenie, nie przyrównując ich do atrybutów stworzenia, czy zmieniając ich oczywiste znaczenie. Sura Al-Ikhlas. Wiekuisty, samowystarczalny. Według Ikryma ibn Abbas powiedział: ten, od którego zależy całe stworzenie, ich potrzeby i prośby. Ibn Abbas powiedział: on jest Panem, który jest doskonały w swojej wszechwładzy, najszlachetniejszym, który doskonały jest w swojej szlachetności, najświetniejszym, który doskonały jest w swojej świetności, najbardziej wyrozumiałym, który doskonały jest w swojej wyrozumiałości, wszechwiedzącym, który jest doskonały w swojej wszechwiedzy i najmądrzejszym, który doskonały jest w swojej mądrości. On jest tym, który jest doskonały we wszystkich przejawach szlachetności i władzy. On jest Allah, chwała Mu. Te cechy są właściwe jedynie dla Niego. On nie posiada równego sobie i nic nie jest takie jak On. Chwała Allahowi, jedynemu, nieodpartemu. 3. Nie zrodził i nie został zrodzony. Nikt nie jemu nie jest równy. Allah jest ponad posiadanie dzieci i prokreacją. Wersety te oznaczają, że Allah nie ma żadnego potomstwa, protoplasty ani żony. Odniesie nikt jemu nie jest równy. Mujahid powiedział: to znaczy, nie ma żony. Podobny. Ala inna ahsana al-kalamu adama nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.